To znowu my i chcę wam pokazać dalszy ciąg naszej stadniny. Część druga. No i dobrze, tutaj jest taka stania z perełkami. I tutaj jest zbrytek z własną śledzoną derką. Mi się ona bardzo podoba. Piszcie o niej komentarze. O, jest zapinana na rzepy, na taki pas. Tutaj jest koń. Malachit. Śmierci. Dun, 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 dun. Z taką maską. Wiecie, kosek by do niego pasował. A tutaj jest Alhatan, też mi się jego derka bardzo podoba, bo to jest taki cicik. Tutaj są moje leginsy i koronka, no i taki kanter kremowy. I dorysowałam mu, tutaj domalowałam i moim zdaniem jest no, ładniejszy farbą. Białą skarpetkę i łysinę. No i no, piszcie, czy w ogóle lepiej wygląda tak, bo moim zdaniem lepiej wygląda niż byłby całe kary. Mój koń też właśnie tak przemalowany, tylko że korektorem i naprawdę efekt super. No. Więc polecam właśnie tak przemalować go, bo no może ktoś woli całego czarnego, ale mi się tak bardziej podoba. No, karego. Dobra. Tutaj jest. Omen. Omen. Tutaj jest. Pokażemy derkę. Taka zwyczajna derka. Tutaj jest Arktyka. O. Tutaj jest Sara, która wywozi gnój z plasteliny. Tutaj jest Maciek i ta derka też jest fajna. Ma ty taką piątkowe. O. I taki pas. Maciek. Tu jest plamek. Plamek. Tu ma taka dorka. To już nie robiłam. Ja, ale już taka była zrobiona. Dobra, dalej, dalej. I szodlarnię wam pokażemy w innym odcinku i to będzie osobno, bo jest naprawdę bardzo dużo. To będzie w części trzeciej, a teraz wam szybko przeskoczymy do wszystkich podobnych. Tak, tak. Tutaj jest szodlarnia, a tu jest reszta siodła, bo się nie A tu jest taki super szodlarni, bo mamy naprawdę dużo rzeczy. I tu jest padok, taki super. I to jest Haifa. To jest Something Royal, a tu jest sekretariat. Ten koń jest mój, te dwa konie są moje, a ten koń jest Iggy. I stwierdziliśmy, że będą bliźniaczkami, które właśnie przyjechały do stajni i są na osobnym padoku, żeby mogły się zapoznać z otoczeniem z innymi końmi. No. Dobra. No i to jest padok. Tam jest Mustang. Oj, nie widać tak za bardzo, ale tam jest Mustang. Tu jest kto? Porter, Preta Porter. A tamten... Pampero. A, to jest Pampero, a tam jest... Tutaj jest Catch z wyszywaną derką. O, i jeszcze czekajcie. Porter. Dobra, tu jest... O, jak widać, Ekwador. Tutaj jest Rico w derce ze Schleicha. Tutaj jest Bond w morskiej derce. Hula, hula. To już do sklacza, dobra. No, to jest tam, oj tam. A ty masz nacy też. Nacy też sklacz. No, ale masz Ogiera, dobra. Tutaj jest, i właśnie też dla niego nie mam imienia. Możecie pisać. Możecie pisać. Tutaj jest Felicja. A tam jest... właśnie też tam było imienia. O, no, może być faworyt. Dobra. I tu jest przyczepa ze Schleicha. Moja. Przyczepa. To wam pokażę, to już pokażę wam w innym odcinku. No taka przyczepa, wiecie, tutaj się otwiera, koniec. Szczegółowo wam pokażę w innym odcinku. A tu jest myjka dla koni. Ja jest Karolina, a tu Rubin. No i tak, tutaj jest wąż w takim zbiorniku. No i ona najpierw go leje wodą. A, i jeszcze tak się otwiera. Czy tu... Takie ty? O, tak? I tu się samo się zamyka. No. A tutaj jest wieszak na ręczniki. O. A tu jest taka półka, gdzie są resztę ręczniki i szczotki, żeby można to też wyczyścić. O. Tutaj jest, są drągi, ale to jest ich naprawdę dość dużo. No. A tu jest tak. Nacja i Johnny. Właśnie nie mają jazdy, to są takie fajne przeszkody. Tutaj jest Samantha. Uczy się galopować. Samantha na flice. I lążeją gościu z Playmobil. Jest przepiękny, naprawdę. Radzę wam go powiedzieć. Patrzcie na ten wyraz twarzy. Przecież to jest coś pięknego, jak oni się postarali, żeby go zrobić. No przecież to jest nie. To jest coś pięknego, naprawdę. Zróbcie sobie z tym zdjęcie. Dobra. No i tutaj jest Helenka jeżdżąca na Teo. I to jest taki naprawdę bardzo fajny zestaw. Tylko że są bardzo małe, bo ja wam pokażę derkę do tego zestawu. Jest strasznie mała. Patrzcie, że to jest naś rybaka. No, roczniaka. No, roczniaka. Możesz. O, dobrze, dobrze.
No i tutaj jest. Tam jest Marek. Amsterdamem jest super ten zestaw, naprawdę przepiękny. Na Nigerze. No i tak. No i tutaj mamy taki plac. Aha, tu jest jeszcze taki schodek przeszkody. No, takie wachlarze. I tu jest jakaś Królowa Maria pierwsza. Tak jest wyjścia. Tutaj jest Monika. Na Delilah. I takie no i fajne są, przeszkody kresowe. Tutaj jest taka skarpa, tutaj jest rów z wodą, tutaj jest taki dom, a tam jest kłoda. Mega. Bardzo dużo kłoda. Dobra, tutaj też są takie fajne przeszkody. No. O. Tak, tak, dobrze, dobra. I tutaj jest stajka. No tak. I tutaj do czyszczenia, tutaj są szczotki. O, z modeliny różne. Dobrze, że nie pokazuję, bo nie ma tyle czasu. Dobra, dobra. A tutaj jest gańcia. Chyba widać. Tutaj jest nominacja. I tutaj ona była jeżdżona przed chwilą na Krodeo, więc zostało. Dobra, rola. Takie narzepy się rozpina. Tutaj jest ten źrebak, który wam przed chwilą pokazywałam. Tutaj jest nominacja, a tutaj jest plamek. A to jest, Kasia? Ika. Tutaj jest iPhone. DRC z guzikami. I tam jest klacz arabska. O, Filomena. I ta stajnia jest super, moim zdaniem. Tylko wam pokażę, że nie można tego od... Można to odpiąć, jak się odkręci. No tak, jak się tu można odkręcić, tak? Ale tak można też zamknąć fajnie. Tutaj wygląda, tu się drzwi zamykają. Pokaż od środka, jak wygląda Beauty Fuel. Tada! Jak prawdziwe stajnie. Wielka stopa. A tak się odkręcają. Dobra. No. Takie przesuwane, dobra, no to kończymy i w następnym odcinku będzie siodlarnia. Tak, to cześć. Pa.